Witam Was 17 maja na porannym śniadaniu z nasze sakiewko. I cóż, mamy godzinę 8:15, zaczynamy. Zacznijmy od zrzutu z wykresu EWW20 w skali dziennej. I aktualna sytuacja. Sam się Mariusz nie chwali, to ja go pochwalę. 16 maja wypadał wczoraj. Pamiętacie, jak Mariusz opowiadał o tym podczas poniedziałkowego webinaru? Nawet był slajd, na którym jest pokazana ta cała sytuacja. Wydaje się, że bardzo pięknie wstrzelona data, o której zresztą było też już zdecydowanie wcześniej bardzo wiele powiedziane. No i cóż, oczekiwany był jakiś zwrot, tak? Trafiło się. Była wykazana odpowiednia strefa czasowa, kiedy może to nastąpić. No i na dzień dzisiejszy wydaje się, że ta sytuacja jak najbardziej będzie się spełniała. Ja tylko chciałbym Was troszeczkę uczulić na to, że jedna jaskółka jeszcze wiosny nie czyni, tak? To nie znaczy, że podważam tą wczorajszą datę, tylko chodzi mi o to, żebyście też teraz nie zrobili jakiegoś głupiego ruchu, znaczy może nie tyle głupiego, bo może źle się wyraziłem, ale żebyście nie myśleli tylko, że oha, już jest zwrot i kupuję i nic się więcej nie może dziać. Bo też musicie brać pod uwagę pewne elementy tego typu, że może też data jest, mamy ekstremum w postaci naszego minimum, ale od razu zajmować pozycję i nie patrząc na żadne stopy ani na nic, w oparciu tylko o tą datę zwrotu, może być, a przynajmniej jest w tym momencie, w mojej ocenie, bardzo niewskazane. Po prostu muszą nastać jakieś inne konkretne warunki na to, żeby jakoś logicznie móc rozegrać całą tą sytuację, tak? Czyli wiadomo, że w skład każdej transakcji wchodzi nie tylko moment wejścia, ale też poziom stopu. Logiczny ten poziom stopu musi być, a więc tutaj oczywiście jeszcze gdy zejdziemy na wykres skali godzinowej, to może coś będziemy mogli poszukiwać. Na ten moment widać tylko formację. Bez mała można by rzec, że jest to formacja przenikania. Aczkolwiek z technicznego punktu widzenia formacją przenikania byłaby on wtedy, gdyby przynajmniej powyżej 50% tamtego poprzedzającego, czyli w tym wypadku czarnego korpusu, było domknięte. Tak? Te 50% jest tutaj pokazane i zaznaczone kolorem czerwonym. To też troszeczkę zabrakło, tak? Ale jest taka bardzo fajna zasada, którą należy zawsze brać pod uwagę, że formacja jest formacją dopiero w momencie, kiedy zostanie potwierdzona, tak? A więc tutaj w tym wypadku, jeśli ktoś by myślał zagrać na formację, no nie pełno, ale fakt, że wolumen jest duży, a więc na formację przenikania, tak powiedzmy to, to wiadomo, że momentem wejścia ten rynek będzie wybicie tego maksimum, tak? Tego maksimum wczorajszej sesji. To jest jakby takie logiczne zagranie z tytułu analizy za pomocą świec japońskich. Ale na co chciałbym Was jeszcze uczulić? Zwróćcie uwagę na ten moment rynkowy tu, w tym momencie. Tutaj też był bardzo fajny wolumen, bardzo ładna biała świeca. A co się potem wydarzyło? Jednak czarnuch i dalej jedziemy w swoje, tak? A więc tutaj też zakładam i zalecam w jakiejś tam formie logiczne postępowanie, bo ja wam powiem tak, zresztą z czego już na pewno wiele osób mnie zdążyło poznać, że wychodzę z założenia, że rynek jest techniczny i zawsze pokazuje nam swoje zamiary, tak? Z jednej techniki, na razie formacji świecowych, coś wynika, coś można delikatnie zacząć myśleć. O datach zwrotu już powiedziałem, że też o faktycznie coś, znaczy coś, jest coś na rzeczy. Z tym, że jest jeszcze takie jedno prawo niepisane na rynku, wynikające już też wielokrotnie z doświadczenia mojego. To jest takie stwierdzenie, że jeśli coś mocno spada, to bardzo rzadko się zdarza, żebyśmy poszli od razu do góry, tak? Z fałki tak zwanej, tak? Czyli że tutaj mieliśmy mocny spadek o 200 punktów, a potem od razu V-em, czyli tą formacją V, pójdziemy od razu do góry. Niewykluczone, że może tak się wydarzyć. Bo dlaczego by nie? Ale w mojej ocenie przy takim spadku bardziej logicznie rynek się będzie zachowywał,
gdy troszeczkę nas jeszcze tutaj przytrzyma. Czy tak się wydarzy? Nie wiem. Naprawdę ciężko jest to stwierdzić na ten moment, ale chciałbym was uczulić na to, że niewykluczone, że coś takiego może się wydarzyć. I tutaj jeszcze przejdźmy na wykres w skali godzinowej. To, co chciałbym wam pokazać. Fajne takie spostrzeżenie. Zwróćcie, pamiętacie może na pewno ten moment, tutaj jest ta formacja 1, 2, 3, która była pokazywana przez nas na stronie naszej sakiewki. I tutaj jeszcze taka jedna ciekawa rzecz. 1, 2, 3 i to samo. Czyli tak de facto lustrzane niemalże odbicie, tak? Mieliśmy delikatny zwrot, a nadszedł wzrost w wyniku tej formacji i mocny zwrot na rynku. I tutaj też niewykluczone, że mieliśmy delikatny spadek, delikatny, niedelikatny i zwrot na rynku. Powiem wam jeszcze tak, wracając do wykresu w skali dziennej. Proszę bardzo, zaznaczam pełną taką sekwencję, tak? Zwróćcie uwagę, coraz to niższe szczyty i niższe dołki. Wiecie, że bezpieczne inwestowanie to jest inwestowanie w oparciu o trend. W tym wypadku, co by nam się nie narysowało na dole, co by cokolwiek nam nie mówiło, a wiecie, że nasz premier bodajże wczoraj albo przedwczoraj powiedział, że czeka nas okres perturbacji. Znowu chłopina wyskoczył to chyba troszeczkę za późno, bo jest taka zasada, jeśli w mediach o czymś mówią, to znaczy, że już... jeśli w mediach leje się krew, to kupuj. Tak? Jest taka zasada, że w momencie, kiedy wszyscy sprzedają, to kupuj. Tak? Ten moment tak ewidentnie nastał panicznie i w tym wyniku tego faktycznie wczoraj mieliśmy mega dużą lukę otwarcia na spadki. A potem było aż tak źle, że ludzie postanowili kupować, tak? Inwestorzy zaczęli robić zakupy, ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę hierarchię ważności wykresów i jeszcze innych rzeczy, dalej mamy obowiązujący trend spadkowy, tak? Niższe szczyty, niższe dołki i jeśli ktoś teraz inwestuje, no to jest to obarczone zdecydowanie większym ryzykiem. Kontynuując wykresu w skali godzinowej, tutaj zwróćcie również uwagę na to, że jeszcze nadal nie przebiliśmy ostatniego jakiegoś tam minimum szczytowego. No i cóż więcej można powiedzieć, tak? Średnie, które mi zawsze towarzyszą i zawsze pokazują mi przynajmniej, znaczy pokazują ten trend taki, o który aktualnie panuje na rynku, również jeszcze nie przecięły się. A więc w mojej ocenie i w moich zasadach tutaj brakuje, jeszcze tutaj wam dorysuję, bo może to kiepsko widać, o, te średnie wyglądają mniej więcej na takich poziomach. Tak, a więc tutaj lada moment może nastąpić przecięcie, ale pamiętajcie o hierarchii ważności, tak? Najpierw powinniście zobaczyć coś na wykresie w skali dziennej, a potem sobie jakby doprecyzować moment wejścia na skali godzinowej, tak? Albo jeśli ktoś gra na dniach, no to w skali tygodniowej i dziennej, tak? Odpowiednio. Jeśli ktoś gra na wykresach godzinowych i 10-minutowych, no to wiadomo. Ale chciałbym tylko tak, bo już puentując całe te moją część webinarową, chciałbym wam tylko zaznaczyć kwestię, że w tym momencie obowiązują inwestycje o zabarwieniu spekulacyjnym, tak, czyli nie ma jeszcze takiego mocnego sygnału do tego, żeby od razu już kupować. Sygnału technicznego, tak. Jeśli będziecie się decydowali na jakieś pozycje, tak, w oparciu o taką czy inną metodę, no to musicie brać pod uwagę, że będzie to zagranie spekulacyjne, co wiąże się w odpowiedniej ilości też z zarobkiem punktowym, tak, czyli jeśli ktoś rozpatruję teraz pozycję na wykresie godzinowym, tak, bo coś tu się już zaczyna rysować, bo jakieś średnie się mu poprzecinały, albo jakaś fajna formacja wyszła, to nie spodziewa się, że od razu 200 czy 400 punktów zrobi w oparciu o tą formację, tak? Wiecie, że rynek nie rośnie tak o sobie bez żadnych korekt i nawet zobaczcie, jeśli, bo już w zasadzie to spadamy już od poziomu 378 punktów. I non-stop lecimy w dół, nawet wam to pokażę, o, tak, tutaj mówię o tym poziomie, zwróćcie uwagę, od 370 punktów sobie lecimy, ale te spadki są też jakby przerywane okresem wzrostów, tak, technicznych,
odbić, korekt. I tutaj jest ta sama sytuacja, będzie się miała miejsce z tym. To nie jest tak, że po prostu wpadł optymizm na rynek i teraz to tylko będziemy rośli, tak? Muszą troszeczkę osób wywalić z siodła, bo byłoby po prostu za prosto. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że jest tak prosto, znaczy jest, musi być tak prosto, bo inwestorzy zaczynają kombinować. A więc tutaj po prostu dla Was pozostawiam to kwestię, czy w Waszej ocenie rynek właśnie będzie się zachowywał w ten sposób, że będzie wybije się na przekór wszystkiemu i pójdziemy z fałki do góry, tak? Z fałki do góry, czy przypadkiem nie będzie tak, że troszeczkę podrośniemy do dołu, potem znowu będzie trzeba trochę jakby na tym siodle się utrzymać, tak? Pokazać tą cierpliwość. Tutaj to wie tylko tak naprawdę sam rynek, znaczy wie, dopiero będzie kreował tą sytuację, a my po prostu nic nam innego nie pozostaje, jak po prostu odpowiednio do tego reagować, jakoś logicznie starać się punktować. I tym mógłbym chyba zakończyć swoją część prezentacji.